Czy masz jakiegoś wymarzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć? Za chwilę obiec na to łysą p***tę. Murańskiego. Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia przed pierwszą galą Prime Show MMA. Jest z nami Alan Alanik Kwieciński, siemka. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, Alan... Mam zimne ręce, dobry, ale zimne. Przed chwilą byłem na zewnątrz. Powiedz mi, jak się w ogóle czujesz? Niedawno walczyłeś z Denisem. Tam było bardzo blisko, żeby w ogóle ustawić walkę dwóch na jednego, ale ty wtedy byłbyś w tym tandemie. A teraz wychodzisz ty sam na dwóch rywali. Jak do tego w ogóle doszło? Miałem się bić z Raptusem, ale się zesrał, tak więc jest dwóch na jednego. Czy uważasz, że oni w ogóle mają z tobą szansę? Bo formuła to jest K1, tak jak z Denisem. To jest walka. Każdy ma szansę w walce. Ja nie chcę obdłużyć, absolutnie nie lekceważę nikogo. Ja po prostu lubię się bić, chcę się bić jak najczęściej i będę to cały czas powtarzał. Powiedziałeś po ceremonii, że traktujesz tę walkę trochę jak sparring. Czy gdybyś ewentualnie przegrał, to nie będziesz miał żadnych pretensji do siebie? Nie, ale czemu miałbym przegrać, jak ja to wygram? Po prostu dopytuję się, bo wiesz, jeżeli traktujesz tak sparring, a nie taką profesjonalną walkę... Wyjdę, normalnie byś napierdalał, będę normalnie się bił. Ale sam powiedziałeś, że miałeś bardzo mało treningów, że tak naprawdę dopiero schodziły z ciebie przygotowania do walki z Denisem. Tak, a tu widzisz, to trzeba już kolejną walkę robić. Zeszło ze mnie ciśnienie, czułem się taki, kurde, naprawdę, jak zeszło ze mnie ciśnienie, to nawet nie miałem siły, żeby, kurde, jechać do przyjaciół, do rodziny, do znajomych. I powiem ci, taki, kurde, flachczek był taki lekki, nie? I powiem ci, że teraz znowu od poniedziałku, znowu są we mnie emocje, nie? Poczułeś to, że stałeś się w pewnym sensie ulubieńcem fanów po tej walce? Tak, odczułem to mega, chciałem im bardzo podziękować, bo to było coś niesamowitego. Jakie wiadomości, jakie wsparcie wszystkim od nich dostałem. Ja będę cały czas im będę dziękował, bo im się to należy, bo to im się należy tym ludziom, którzy przyszli i nacieszyli mi oczy. Mam nadzieję, że się podobało, a naprawdę się podobało, bo klaskali brawa, naprawdę, to było coś niesamowitego, aż kurwa urosłem, nie? Nie wiem, czy mi się łza nie zakręciła wokół, bo to było coś zajebistego. A czy ty czułeś się takim moralnym zwycięzcą? Bo jednak mimo wszystko kilka razy wylądowałeś na macie, ale odbiór był bardzo pozytywny. Czujesz to, że przeskoczyłeś pewne trudności? Wiesz co, Rocky z Iwanem Drago też padał, tylko że on wtedy wygrał, ale on też padał i wstawał, więc ja, słysząc kibiców, nie mogłem ich zawieść, nie mogło to się skończyć przed czasem. Czy twój konflikt z Denisem jest oficjalnie zakończony? Znaczy ja to zakończyłem, a jeżeli, kurczę, będzie jakaś propozycja rewanżu, to jest jak najbardziej otwarty. A byłbyś w stanie wyjść do walki dwóch na jednego z Denisem? Ty byłbyś z kimś tam, mówiłeś, że masz chyba nawet jakiegoś kolegę, z którym byś mógł walczyć. Ale to nie ma sensu, jak on ledwo sobie ze mną poradził jeden na jeden, a co dopiero jakby było dwóch na jednego. Nie poradziłby sobie. Teraz też zapytam, bo mimo wszystko skaczesz po tych federacjach, walczyłeś dla Fejmu, walczyłeś dla Hailik, teraz jesteś w Prime Show. Czy będziesz w którejś z federacji walczył na stawę, czy po prostu będziesz korzystał z każdej okazji, żeby się bić? Nie, ja powiedziałem, jeżeli dana federacja mi nie zagwarantuje walk i tak dalej, jeżeli będę zdrowy, tak jak teraz jestem zdrowy, ja chcę się bić, a ja nie będę czekał, kurwa, ile, przepraszam za słownictwo, ale też jestem troszkę podenerwany na taką sytuację, jaką się ostatnio zdarzyła, że ja nie będę czekał nie wiadomo ile na walkę, ja chcę się bić. Co ja z tego, że ja zawalczę dwie walki w roku, co to dla mnie, co mi to zrobi? Ja chcę się bić, ja jestem zdrowy i chcę się bić, jeżeli będę, kurwa, dobrze się czuł, ja chcę się bić. Czy masz jakiegoś wymarzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć? Za chwilę obiec na to łysą p***tę Murańskiego. Czy jest szansa, że na przykład na kolejnej gali Prime Show wyjdziesz właśnie z Muranem? Wszystko zależy od kontraktów, wszystko zależy od ustaleń. Jeżeli ten się znowu nie zesra, tak jak się wczoraj zesrał, to jak najbardziej jestem otwarty na propozycję. Dobra, dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia. Trzymajcie się.